Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of Berg, z tej strony Tito, oczywiście moi drodzy. Dzisiaj, co bym chciał wam dzisiaj pokazać moi drodzy? Zapewne dużo fajnych rzeczy. Coś mi się przycina, nieładnie. Nie powinno takich rzeczy mieć miejsce, naprawdę. Dobrze, moi drodzy, co chciałbym wam dzisiaj pokazać? Oczywiście zaczniemy od kostiumów, zaczniemy od Szczerbatka moi drodzy. Kostium tutaj Szczerbatka pojawił się nowy, on znaczy to chyba było w tamtym tygodniu. Niemniej chciałbym wam pokazać. Tak wygląda. Aha, przepraszam, to nie ten guziczek. Tak wygląda wojenna zbroja Szczerbatka. Zaraz sobie obejrzymy, tutaj ma dwie tarcze, oczywiście jakieś barwy wojenne. No i oczywiście jakiś hełm. Też kolorowy, czerwony, oczywiście z wypustkami na głowie, bo jakby jeszcze inaczej było w przypadku Szczerbatka. Moi drodzy, jesteśmy po premierze Rise to the Edge, więc wiemy, że Szczerbatek miał dwie zbroje. Jedna była zrobiona z czego to było? Z łusek, krzyko zgona, a druga była zrobiona z grunkielowego żelaza. Tylko moi drodzy, to była jakaś inna receptura, którą śledzik odpatrzył od smoczych łowców. Także tak by mniej więcej to wyglądało, moi drodzy. Już się ten komunikat włączył, także wyposażymy naszego cudownego Szczerbatka w tą przepiękną zbroję. Moi drodzy, druga zbroja jest to oczywiście, tutaj mamy Starfleet Mami, ale Mami, Mumi, Mumi, może tak będzie lepiej, ale mamy tutaj Woodwork and Stonefly, czyli mamy tutaj, damy sobie, powiększymy i damy sobie tutaj, gdzie nam leciało, zbroję, którą ma, no, jak ona ma, wichura, moi drodzy, oczywiście z motywami drewnianymi, jak widać na ogonku ma fajne takie opaski drewniane sznurami, tutaj mamy na stopach również drewniane opaski, drewniana maska, moi drodzy, bardzo ładna i przyjemna. Jak widać, nawet morze mi się załadowało, moi drodzy. Patrzcie, nawet się tutaj postarali, nawet morze jest całkiem ciekawe. Jakby się inaczej powiedzieć. Co prawda łączenie tutaj nieba nie jest takie rewelacyjne, ale moi drodzy, nie najgorzej. Także moi drodzy, tak się prezentuje. To chyba nawet nie zbroja. A załóżmy, że zbroja, moi drodzy, albo jakiś strój tam wyjściowy, taki paradny dla najpiękniejszego smoka oczywiście na Berg. Moi drodzy, wyposażę oczywiście wichurę w ten strój, no i zamykamy. Szczerbatek oczywiście mamy go tutaj, natomiast wichurę ja mam chyba schowaną w... No jak się zacina, moi drodzy. Ja mam wichurę schowaną w hangarze. Tak, moi drodzy, oczywiście posiadam tutaj jajo, zaraz je wyklujemy, tylko muszę coś schować. Jakiego by słuchać? Może z Armor Winga schowamy. Oczywiście on jest jako tytan, dzisiaj również pojawi się tytan. Ale to za chwilkę. Otworzymy sobie karty. Oczywiście tych kupnych nie będziemy, bo ja już narzekam. No drogie są niestety. Więc nie będzie. Moi drodzy, mamy smoka. Widzę to już w ostatniej karcie. No i mamy zmienną skrzydłego. Widzieliście? Klikniemy sobie. Dostałem jajo fajne. A nie, damy cię do hangaru. Nie jesteś mi tutaj potrzebny. Oczywiście nie będziemy kupować. Szkoda, ale ja bym zakupił. O, a mogę sobie pozbierać te irony. Dobra, no w górę, to się nieładnie zacina. No i oczywiście, moi drodzy, aha, już nie mogę cofnąć, to był Cold, jaki to był smok? Cold Snap, właśnie tak się nazywa, czyli smok według opisu lubi, oczywiście Armor Ring, moi drodzy, ale jest to smok zimnolubny, moi drodzy, uwielbia sobie, nie by to powiedzieć, schładzać swoją zbroję za pomocą zimnej wody, czyli jakiś taki Armor Ring, który nie lubi za bardzo ciepełka, tylko lubi zimno. Moi drodzy, podkarmimy go troszkę, oczywiście, żeby podrosnął. No i tak wygląda jako duży. Jest to smok oczywiście ekskluzywny, czyli nie będę go do tytana wyrastał po prostu, bo i tak nie zmieni swojej barwy skóry, ani pancerza, ani nic nie zmieni. Także taka sprawa. Oczywiście, moi drodzy, dzisiejszy punkt będzie, punkt tego odcinka będzie tytan. Mamy Typhumerang, oczywiście dajmy speeda, ja tutaj zapłacę, już zobaczymy ile będę musiał zapłacić. Zapewne nie mało, żeby się... Dużo? No,
dosyć dużo. Zapewne nie, bo będę musiał zapłacić, żeby udało mi się wytrenować go do rozmiarów tytana. Moi drodzy, to pewnie będzie trwało. Chociaż szybko leci tutaj zapełnienie tego pola. A, nie mam drewna, moi drodzy. Widzieliście, cały czas kupuję. Dobrze, że tych run mam na datek, to nie martwię się. Tak przeoczyłem, że nie mam drewna. No zdarza się. Będziemy teraz płacić i płakać. No nie udało się. Ileż już. No to nic, za chwilkę się uda. Myślę, moi drodzy, tych bumeranga jako tytana jeszcze nie miałem. Także fajnie, popatrzymy sobie, jak to wygląda. To się wzięło. Szybko, no. Moi drodzy. Nie wiem, tych fumerengi kiedy się pojawiają? Te fumerengi się pojawiają chyba w pierwszym sezonie, tak? Ja powiem, moi drodzy, udało się. I pierwszym tych fumerengiem jakiś pojawił, to był płomień. I matka płomieni. O. Tak wygląda... Jakby to powiedzieć, jak czarna wdowa. Moi drodzy, tytan Typhumerang. Szaro, czarno, czerwono, lekko biało. Muszę powiedzieć, że spotkanie z takim tytanem to chyba nie byłoby za bardzo miłe. Tutaj dla porównania mamy drzewo kosa, które ma głowę jak... nie wiem, jak oglądaliście może kiedyś bibliotekarza? Nie, mumie, moi drodzy, to tam właśnie byli ci ich przeciwnicy, właśnie te sługusy tego faraona były właśnie takie miały te rogi, te maski, takie, coś mi się takiego kojarzy, także tak by to mniej więcej wyglądało. Tyle sam, kto jest jako 81, ty mój drogi już jesteś tytanem. I tutaj mamy tutaj Holdsnapa, czyli nowy smok. Moi drodzy, oczywiście zbroje. Jakieś misje więcej. A, moi drodzy, mam 10 tych kawałków żelaza, ale chyba nie mam już smoka, żebym mógł wypróbować. A jest tutaj, moi drodzy. Ile mamy? 5. To wysyłamy cię na trening. I tutaj Bookworm. Aha. Muszę upgrade'nąć akademię. Czyli to. Zobaczmy jeszcze, co muszę mieć, żeby akademię podnieść jej poziom. Aha, nie mogę znowu. A nie mogę. No to nic, moi drodzy. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Jeden nowy smok. Cold Snap, czyli smok, który lubi zimną zbroję, zimnolubny. Dwie nowe zbroje, czy też jeden kostium i jedna nowa zbroja, na szczerbatka zbroja, na wichurę oczywiście kostium. No i moi drodzy, tytan, Typhumerang, czarny, brzydki, z rogami jak kawał byka i z tymi, no, ma nawet dwa pazury na końcach tych. Także moi drodzy, w tym odcinku to było tyle. Serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!